Cześć, jestem Ania i dzisiaj nauczę Was wyrażenia francuski piesek. Francuski piesek to osoba, która jest bardzo delikatna, która jest bardzo kapryśna, która jest bardzo wybredna i mówi: nie, to mi się nie podoba. O, tamto też mi się nie podoba. To mi nie smakuje. O nie, to za tłuste, a to takie słone, ja nie zjem. To wyrażenie ma swoją historię w fakcie, że kiedyś damy na francuskim dworze nosiły sobie tutaj takie małe pieski i pieski te były karmione pysznym mięsem, pysznym jedzeniem ze stołu. I one były przyzwyczajone do tego, więc często, kiedy ich pani, dama dawała im kawałek mięsa, to piesek nie chce, tego też nie chce, bo ten piesek już się przyzwyczaił do tych dobrych kęsów jedzenia. A więc francuski piesek to ktoś, kto jest bardzo wybredny, bardzo kapryśny. Czy znacie kogoś, kto jest francuskim pieskiem? Pa!